Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najnowszego Dead Island Riptide. No i dzisiaj będziemy robić kolejne zadanie. Myślę, że powinno być całkiem trudno, bo jednak cztery czaszki. No i widzicie, że mamy do wygrania katanę. Tak więc to jest taki nóż, którym będziemy mogli się w miarę przyzwoicie posługiwać. No i rozpocznijmy to zadanie. Tell me when you're ready. I'll meet you up there. Okej, czyli spotkamy się na dachu. Myślę, że powinno być naprawdę dosyć ciężko. Czy mamy jakieś amunicje? Jest, coś mamy. Okej. O nie, nie podejdę teraz. Oh yeah. Dobra, kurczę, nie tędy. No i gdzie my mamy teraz iść? Okej. Look, I hate to ask you this, but a rescue chopper's on its way, and we need to burn your movies so it knows where we are. You can't be serious. Can't we just collect some wood? Cardboard boxes? Look, we miss that chopper, we all dead. We need to show it where we are. Pewnie, że tak. Muszą wiedzieć, gdzie jesteśmy, co nie? Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be. Thanks, Jackie. You probably just saved our asses. So sad. Gdzie to są te pudła teraz? Muszą mi powiedzieć, gdzie są te pudła. Chyba gdzieś tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest. Oj, tam. Myślałem, że ktoś tam stoi. Dobra. No i gdzie mamy teraz z tymi pudłami iść? Chyba na dach, ale szczerze przyznam, że naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam je zanieść. Czyżby gdzieś tam do góry? No szczerze przyznam, że naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wejdźmy. No tam żadnych raczej schodów nie ma, no ale dobra, nieważne. Zobaczymy, czy tutaj czasami nie mamy gdzieś iść, chociaż w sumie tam jest też... Tam jest chyba jakieś wejście, tam są jakieś schody, więc akurat może w tamtym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba tak, dokładnie tak. Oje, tutaj, tak jest. No ale czy rozpalę teraz to ten ogień, kiedy jest po prostu deszcz? Zobaczymy. Okej. Czy co tutaj jeszcze jedno? Tak jest, jeszcze jedno pudełko, które będziemy musieli je tam zanieść. Myślę, że spokojnie powinno wystarczyć, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, weźmiemy jeszcze jedno pudełeczko, no i zaniesiemy je do góry. Szkoda, że właśnie nie możemy biegnąć z tym pudełkiem, no ale... Mniejsza z tym. Idź stary, idź z tym pudłem do góry. Myślę, że teraz już powinno być wszystko w porządku. Mamy jeszcze do przybycia około 20 metrów, tak więc niedużo. Zobaczymy, czy pada deszcz, czy już przeszło i jeszcze pada. No ale to są tropiki, tak więc tutaj myślę, że naprawdę bardzo szybko ta pogoda się powinna zmienić. No i pudełko nam się przemieściło. Okej. Przytrzymaj. Okej, spoko, zobaczymy. Pali się, tak jest. Czy oby czasami nie zwabimy tutaj gości? No nie wiem, to się okaże. Wejdźmy do góry i zobaczmy. O, o! Oho. Okej. Czyli je przyciąga jednak. Tu jest butla z gazem, tak więc ją sobie wykorzystamy. Tam dalej tak samo jest butla. Okej. Czy tutaj ktoś przyjdzie? Poczekajmy chwileczkę. No szczerze przyznam, że chyba nikogo tutaj nie będzie. Zobaczmy sobie, co mamy na mapce, tak więc do tamtego punktu musimy się przedostać. Może nie jest on jakoś strasznie daleko, no ale blisko to on też nie jest. Okej, idźmy.
Idźmy przed siebie. Okej, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Czy tutaj ktoś będzie? Tak jest, rozumiem cię, stary. Okej. Chodź, no chodź, stary. Co ty robisz? Nie da się tu wejść? What the fuck? No i chyba przechodzi, tak więc jest coraz ładniejsza pogoda. Czy my tutaj możemy wejść do góry? Chyba raczej nie za bardzo. A przez ten murek chyba też nie przeskoczymy. Tak więc będziemy musieli zejść na dół, tak więc idziemy naokoło. Strasznie długo się to wszystko pali, no ale dobra. To chyba nie jest najistotniejsze. O, czy oni tutaj weszli? Oj nie, chyba nie weszli, bardzo dobrze. Okej. Oh yeah. Tak jest. Oh yeah. Tak jest. Dobra, jest kolejny kościół. Ooo, tak. Idźmy dalej. Zobaczmy, co nas tam czeka. Chyba tutaj musimy przejść. Przeładujmy sobie broń. No i poczekajmy chwileczkę, czy tutaj ktoś będzie. Wejdźmy do góry i zobaczmy po prostu z góry, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj wielu gości. Bo szczerze mówiąc, nie chciałbym ich za bardzo tutaj oglądać. Okej, jest kolejny gościu. Możemy poskakać chyba po tych. Oh yeah. Okej. Nie wiem, czy on tutaj przyjdzie, czy może nie za bardzo. Straszne to odgłosy, straszne. Zobaczmy sobie, jak wygląda mapka. Okej. Okej, mamy nowe umiejętności, tak więc widzimy teraz, że możemy je wykorzystać. Co my tutaj mamy? Mamy walkę, furię, sztukę przetrwania. Okej. Palną to nie chcemy. Okej, wiecie co? Może wykorzystamy jednak to. Myślę, że broń palna na pewno. Gdzie oni są? Co oni się tak drą? To ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Oj, tutaj jest jakieś przejście, okej. Oh yeah. Oh, tak. Przeładujmy sobie broń. Tu jest jakiś komputerek, okej. Oh yeah, musi tu gdzieś być. Tak jest. Pięknie. Kolejny, no chodź. Pięknie, po pysku. No i gdzie ta płytka? Batonik, okej. Ja chcę płytę. Oho, chyba tutaj. Okej.
Jest płyta. Tak jest. No i bardzo dobrze. Włącz muzykę. Yeah, bitches, that's what I'm talking about. Oh yeah. Okej, gdzie mam teraz iść? Oh yeah, dobra. Oh yeah, okej. Pysk! No i zobaczmy, co jest do góry. Może akurat uda nam się już zakończyć grę, no ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy to się akurat teraz powiedzie. Zobaczmy. Okej, idźmy do góry. Jest helikopter prawdopodobnie, więc może akurat się tutaj wszystko powiedzie. Okej. Zobaczmy, co jest grane w filmie. Jest helikopter. We're here to take you home. Prepare for evacuation. Please, line up. The immune first. The others need to step aside. Hey, what are you waiting for? I outrank you, officer. And I am ordering you to let those people on. Sorry, sir. I have my orders. First the immune. And then the rest of you. Okay. Fine, sir. Push these people right now or you get none of us. I told you this would happen. I'm getting on. Sir, take one more step and I have no choice but to open fire. Ooh, robi się niebezpiecznie. Drop your weapon. Lower your weapon now. Get off the ladder, sir. Don't you threaten us. You will answer for your actions, soldier. Land now or we shoot you down. Put it down or you die. This is my last warning, sir. I have my orders. Oh, yeah. Zastrzelili go? What the fuck? Oh yeah. To mi się podoba, czyli zostajemy na wyspie. O kurde. Oh shit, motherfucker. Okej, wchodzimy do góry. Tam jest działko automatyczne, więc z niego skorzystamy. Oh, yeah. Okej, jeszcze raz. Yeah. Dlaczego jak tu nie widzę? O tak. O yeah. To mi się podoba. Idźmy szybciej, chodź. Czy ktoś jeszcze? Dobra. Dobra, jest. Okej, czy przyjdą kolejni? Na pewno.
that fence. No chodźcie, no chodźcie. No, kładaj. Oh yeah. Tak jest. Here we go again. Need some help. Tak jest. Pięknie. Idźmy do kolejnych. O! Tak, pięknie. Rozwalę ich kolejnych, dobrze. Pysk, pysk, pysk! Rozwalimy ich, rozwalimy pięknie. Tak jest. Pięknie. Kolejne. Są tu kolejne amunicje? Tak jest, coś jest. Oh yeah. Idźmy do kolejnych. Kolejny pysk. Zbierajmy wszystko, co się tylko da. Okej. Pysk. Mamy jakieś miny? Nie mamy nic na razie. Oh yeah! Dobra, kolejni ładnie poszli. Tak jest, pięknie. Idziemy po kolejną amunicję. Okej. O tak, ulepszymy sobie bronię. Co my tutaj mamy? Ulepszymy sobie ten karabin jak najbardziej. Będzie on miał bardzo dużo mocy, tak więc to jest akurat bardzo dobra informacja. Amunicji jest całkiem sporo, tak więc akurat to jest ok. Nie. Przemienimy sobie to. Ups. Weszli tutaj, nie żyje. Ups, ej. No niestety, muszę wstać i muszę robić to wszystko szybciej.
Tak jest. To było zabójcze. To było przepiękne. Dawaj, 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 dawaj. Oh yeah. Czy ktoś jeszcze? Oni nadchodzą. Okej, kolejni. Oh yeah. Pięknie, kolejny. Kolejny, pięknie ładuj broń. Pięknie. Oh yeah. Znowu zdechłem. Znowu zdechłem. Dlaczego? Dlaczego ja? Wszyscy lecą do mnie, nie wiem czemu. Ale niestety. Więc ją bierzemy. Okej, ulepszymy sobie te bronie. Zobaczmy sobie, co, czy możemy w ogóle coś ulepszyć. Okej, wytrzymały chiński coś tam. Nie, jakieś pierdoły. W sumie mamy bardzo mało tej amunicji, wiecie. Oh yeah. Tak jest. Czy ktoś jeszcze? Okej, zbierzmy sobie amunicję. Przeładujmy jeszcze bronię i zobaczmy, czy mamy jakąś amunicję dostępną. Mamy jej bardzo mało. Niezwykle, niezwykle mało. Nie, jednak ten pistolet wezmę. Tu już jest wszystko pozawalane, tak więc no, nie mamy zbytnio... Okej. Oh yeah. Oh, znowu zdechłem. No nie. A było już tak blisko. No tak.
Tak jest. Tak jest. Znowu zdechłem. Nie wierzę, strasznie ciężko. Po prostu piekielnie trudno. Żeby tutaj coś w ogóle zwojować, naprawdę jest niezwykle trudno. No i znowu czy... No i znowu, dlaczego? Nie mam amunicji, nie mam broni, to jest najgorszy problem. Największy problem w sumie. Dobra. Okej. Tak jest. Okej, furia. Pysk. Szkoda, że nie możemy kupić w ogóle amunicji. To jest chyba najgorszy problem. Okej. Co to jest? O, mamy prądy, tak więc bardzo dobrze. Fajnie, że mamy właśnie te rzeczy. Oj, tutaj mamy jakieś fajne także bronie. Okej. Jest do strzelby coś. Oj, nowa amunicja, nowe. Bardzo przydatne. Czy ktoś jeszcze tutaj będzie w ogóle, czy już będzie końcóweczka? Yes. Wszyscy. To koniec. Bardzo dobrze. This isn't over yet. If Serpo's still alive, we might be able to use him as a bargaining chip. Get the military to send in another chopper. And when Serpo goes, I don't know what to do. Okej, czyli to jeszcze w sumie nie koniec. Jeszcze tutaj będziemy się z nimi zmagać, tak więc cóż, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Myślę, że w kolejnym odcinku skończy się już całkowicie to wszystko i że naprawdę wrócimy do domu, tak więc trzymajcie się ciepło. Hej!